Znam niemal każdy zakątek tych kilometrów sawanny, krętych rzek i świetlistych lasów. Jeszcze 15 lat temu był tu Eden dziewiczej przyrody. Dziś to miejsce walczy o życie. Na ratunek zwierzętom Afryki. Klimat i działalność człowieka na obrzeżach Wielkiego Rowu sprawiają, że terytoria tutejszej fauny kurczą się nieubłaganie. Filmuję zwierzęta z tego parku narodowego od ponad 10 lat. Stało się to moim zawodem. Tym razem są czujne, bardziej nieprzyjazne człowiekowi, a ich królestwo nieubłaganie jałowieje. Te zwierzęta, drapieżniki i roślinożercy muszą nauczyć się żyć razem. Będą się wzajemnie zabijać, eliminować, czy dostosują się do niespotykanej sytuacji. Nie było mnie tu 2 lata i pierwszy raz czuję, że są zagrożone. Znam to stado słoni. Stoi na otwartym terenie, z dala od drzew, pod którymi zwykle śpi. Słonice zgromadziły się tu z konkretnego powodu. Wyczekują właściwej chwili. Dostojne samice przemierzają park od tylu lat, że wydają się strażniczkami innych gatunków. Ich spokój dodaje mi otuchy. Uniesione trąby wciągają powietrze, węsząc w poszukiwaniu zagrożeń. Przywódczyni stada wie, że o świcie grasują drapieżniki. W Parku Narodowym 10 lat temu żyło niemal 20 tysięcy słoni. Obecnie została z tego zaledwie ćwierć. Kłusownicy, mimo ustaw z 1951 roku o ochronie tych terenów, wyrządzają tu ogromne szkody. Narodziny słoniątka są więc ważnym symbolem. Słonice otaczają rodzącą seniorkę. Ustawiła się na piaszczystej łasze, która zamortyzuje upadek noworodka i uczyni jego przyjście na świat milszym. Słoniątko poznaje się z mamą. Ta wymiana czułości to budowanie więzi. Słonik zapamięta na zawsze zapach matki. Gdy tylko stanie o własnych siłach, muszą ruszać. Opuścić wyschłe koryto i wrócić między bezpieczne drzewa. Słonice otaczają noworodka ciasnym pierścieniem. Chcąc się skryć, muszą przeciąć rewir myśliwski lwów. Najgroźniejszych wrogów słoni zaraz po ludziach. Gdy na sawannie brakuje pożywienia, wielkie koty nie spuszczają oka z rzeki. Zwierzęta zbierają się nad nią o każdej porze dnia. To najbardziej eksponowana spiżarnia, ulubione miejsce lwic, które osiedlają się tu z całymi rodzinami. Słonie wiedzą, że muszą się przebić.
postawione uszy, ryk. Słonice są przerażające i solidarne. Szarżują jako pierwsze, a młode idą ich śladem, szykując się do swego pierwszego ataku. Stado oddala się na sawannę. Słoniątka są bezpieczne. Lecz czy na długo? W czasie szarży jedno z nich ucierpiało. Nie nadąża za matką i siostrą. Jest wyczerpane. Obserwuję słonie od dawna i wiem, że stado jest w ciągłym ruchu. Przemierza dziesiątki kilometrów, by się wyżywić, zwłaszcza gdy są w nim oseski. Tym bardziej, gdy pokarmu jest tu coraz mniej. Na drzewach niewiele już znajdą. Kuleje jedno słoniątko, a zagrożona jest cała rodzina. Drapieżcy natychmiast wypatrzą słaby punkt stada. O losie malca rozstrzygnie samica alfa. Widywałem już matki porzucające chore lub ranne małe, by ratować resztę rodziny. Na szczęście tym razem słonica zwalnia. Dostosowuje się do tempa dziecka. Najwyższy czas. Okulały słonik już nie wytrzymuje. Niedostatek pokarmu i brak solidarności mogą sprawić, że słoniątko nie przeżyje. Jednak na razie grupa przystanęła, otoczyła ranne młode. Stado wykorzystuje tę chwilę na odpoczynek. Najmłodsze słonie rozciągają się na ziemi. Reszta zażywa spokoju, jak się da. Nocą pojawią się lwy. Jest pełnia. Zwierzęta zachowują czujność. Postanawiam czuwać wraz z nimi. Mam szczęście dostrzec geparda. Te zwierzęta polują zwykle rankiem lub późnym popołudniem. To najszybsze ssaki świata. Gnu jest bez szans. Thank you.
Największymi wrogami zwierząt z tego parku narodowego są nie drapieżniki, lecz kłusownicy i susza. -50°C. Szczyt pory suchej. Ani śladu cienia. Nawet błotnistych bajorek jest coraz mniej. Zwierzęta, chcąc przetrwać w takich warunkach, muszą się dzielić skąpymi resztkami wilgoci. Naturalny cykl życia uległ tu zaburzeniu. Napięcie rośnie nawet między drapieżnikami. Wyczuwam nastrój nerwowości, którego dawniej tu nie było. Niektóre gatunki cierpią głód. Ofiar jest coraz więcej. Zwierzęta padają w wielkiej liczbie z głodu, od ran, z pragnienia. Powinienem się smucić, lecz czuję gniew. Jak chronić to miejsce, unikat w skali świata? Brakuje środków na walkę z kłusownictwem. Nowe tamy odbierają wodę rzece, która dotąd nie wysychała. Nawet pawiany zielone są nerwowe. A przecież to najbardziej obrotni mieszkańcy sawanny. Przywódca stada czuwa. Nic mu nie umknie. Nie pozwoli żadnemu natrętowi przerwać uzupełniania spiżarni. Te pawiany jako jedyne znajdują pokarm 20 metrów nad ziemią. Mają atuty, których pozbawione są inne gatunki. Chwytne palce i pogardę dla grawitacji. Najsprawniejsze jedzą pierwsze, ale nie zapominają o rodzinie czekającej na dole na mannę z nieba. Małpy są tak zajęte dojrzałymi owocami, że nie wyczują zagrożenia. Babuiny stanowią ulubioną potrawę lampartów, a ten z chęcią coś by przegryzł. Impale to najlepsze czujki. Jeśli są spokojne, wiadomo, że nie grasuje żaden drapieżca. Ale gdy odchodzą, pora się zaniepokoić. Lampartowi nie pomoże kamuflaż. Głowa małpiego rodu spostrzega jego obecność i zwołuje wojsko. Samce na próżno wypinają pierś. Żadną miarą nie sprostają lampartowi. Wielki kot ma zawsze przewagę nad małpą. O dziwo, pawiany nie tracą ani muszu. Wprost przeciwnie, przechodzą do natarcia. Wbrew moim przewidywaniom, lampart ustępuje przeważającemu liczebnie zgranemu stadu babuinów.
Dziki kot odchodzi jak niepyszny. Będzie musiał poszukać posiłku gdzie indziej. Oto dowód, że pawiany potrafią zwyciężać. Że nie ustąpią nikomu pola. Nie przy jedzeniu. Rodzina iska się wzajemnie, a jej szef przepatruje rubieże swego królestwa. Nie zlęknie się nawet bawołów. Spośród wszystkich gatunków fauny, które filmuję od 10 lat, bawoły fascynują mnie bodaj najbardziej. Żyją w stadach liczących setki osobników. Lecz w porze suchej gromadzą się wokół wodopojów, tworząc armię przekraczającą niekiedy 1000 sztuk. Niesamowita nawała. Jeszcze tylu ich tutaj nie widziałem. Fakt, że przedstawiciele tak wielu gatunków żyją wspólnie na małym obszarze, świadczy o tym, że problem jest poważny. Zwierzęta uciekają przed kłusownikami wdzierającymi się w granice Parku Narodowego. Popyt na futra, trofea myśliwskie i kość słoniową nadal dziesiątkuje stada. Na skraju tego obszaru o powierzchni 20 tysięcy km kwadratowych są ryżowiska, które odbierają mu wodę. Rozwijają się miasta i sieć dróg. Tutaj przynajmniej uchowało się kilka wodopojów. Teraz rozumiem tę niezwykłą koncentrację różnych gatunków zwierząt i coraz trudniejsze warunki ich życia. Mają już tylko to miejsce, ostatnią ostoję. Muszą się wykłócać o każdy łyk wody, a bawoły nie są zbyt gościnne. Ich sąsiedztwo nie robi wrażenia na bąkojadach czerwonodziobych. Przeciwnie, to ich sypialnia i jadalnia. Ci cenni sojusznicy bawołów mają tu pełną swobodę. Żywią się wszystkim, co znajdą na zwierzęciu. Pasożytami, złuszczoną skórą, wydzielinami. Jak dotąd ta wymiana usług wydawała mi się obopólnie korzystna. Niestety jestem też świadkiem zjawiska rzadszego, lecz bardzo przykrego. To symbioza na dobre i na złe. Bąkojady nie zadowalają się oczyszczeniem rany. Pogłębiają ją. Budzi się w nich krwiożerczy apetyt. Aliant bawołu zmienia się w pasożyta. Pasożyta, którego trudno się pozbyć. Bąkojady mają jednak pewną zaletę. W razie zagrożenia podnoszą alarm. Wszędzie, gdzie spotykamy bawoły, będą też lwy.
Zdumiewa mnie, że tutaj bawole stado dotrzymuje pola drapieżnikowi. Jakby gotowe do zwarcia. Byki tworzą wał obronny wokół samic i młodych. A potem tłumnie szarżują. Młode samce są agresywne, potężne, zdeterminowane. Lwy tym razem nie skosztują bawolego mięsa. To natarcie wykazało również pewien problem. Pora, by inne byki przejęły pałeczkę dla dobra stada. Dotychczasowego przywódcę czeka pojedynek. Osłabiony, pokonany, traci władzę. Musi odejść. Bawolice składają hołd nowemu samcowi alfa. Ocierają się o jego gruczoły odbytowe, by przesiąknąć ich wonią. To on jest przyszłym reproduktorem. Trwa wojna o względy. Stary bawuł wygnany ze stada błąka się nad wodopojem. Te zwierzęta nie są stworzone do samotnego życia. Jest bezbronny. Szuka ochrony u innych gatunków. Sędziwy byk i słonie zwęszyły zagrożenie. Lwice podeszły pod wiatr. Kiedy uderzą, będzie za późno. Po śmierci starego bawołu, odtrąconego przez własne stado, z radością witam powrót słoni. Chromy malec żyje. Najstarsza słonica nie opuszcza go ani na krok. I dba, by wokół niego było pusto. Lwice podeszły jej zdaniem zbyt blisko. Woda, nareszcie. Żywioł słoni. Dla rannego słonika i jego siostry czas kąpieli to świętość.
Lwice nie spuszczają ich z oka, lecz póki jest tam słonica, na nic się nie odważą. Niech słoniki się nacieszą. Jedne gatunki nie są w stanie dojść do porozumienia. Inne żyją obok siebie bez waśni. Kiedy nie ma wielkich kotów, wodopój może być oazą harmonii. Co ciekawe, brodzące ptaki nie boją się krokodyli. Łączy je z nimi hobby – łowienie ryb. Krokodyle pożerają tu więcej ryb niż wielkich roślinożerców. Zuchwałe czaple i bociany pękają ze śmiechu na widok ich żałosnej niezdarności. Woda ma z pewnością ogromną moc, kiedy jest dostępna. Obraz tego zwierzęcego rozsądku w wytęsknionym chłodzie zmierzchu przywraca mi odrobinę nadziei. Rano mijam znajomego wodza pawianów, jak zawsze na posterunku. I zastanawiam się, z kim przyjdzie mu się dziś zmierzyć. Konsumpcja wydaje się jedynym zajęciem babuinów. Tego ranka dzielą stół z sąsiadkami z dołu. Impale korzystają ze szczodrości wspinaczy, którzy umyślnie bądź nie, zrzucają im liście drzewa kiełbasianego. Słonie nie mają tyle szczęścia. Na ziemi nie zostało zbyt wiele do zjedzenia. Słonica alfa dosięga jako jedyna do wysoko wiszących gałęzi. Instynkt macierzyński bierze górę. Młode gałązki schrupie jej potomstwo. Dla słoniątek to istna uczta, a także nauka. Matka, pomagając maluchom zaspokoić głód, wpaja im zasady przetrwania. Słoniki łapią je w lot. Słonie zjadają do 200 kg roślin dziennie, więc te drzewa długo nie postoją. Samica alfa co dzień zwala kilka z nich, by wyżywić rodzinę, a największe odziera skory w poszukiwaniu wody. Te biesiady to również gratka dla pawianów, które bez oporów rozgrzebują łajno słoni w poszukiwaniu ziaren. Nikt tu nie przeżyje bez dostępu do wody.
Pawiany wracają do koryta wyschłej rzeki, w którym wodę znajdą tylko zwierzęta wprawne w drążeniu ziemi. Tę umiejętność posiadły małpy, słonie i zebry. Obserwując, jak pawian wkopuje się w piasek, odkryłem, że rzeka przetrwała w podziemnym korycie i że babuiny potrafią znaleźć czystą wodę przesączoną przez grubą warstwę piasku. Ta małpia okupacja budzi w niektórych zazdrość. Przechodzą likaony. One nie umieją pić z dziur w piasku. A pawiany z nich szydzą. Przywódca stada prowokuje je, dając do zrozumienia, że nie są mile widziane. Zakreśla terytorium swoim zapachem. Odpowiada mu samiec alfa likaonów. Mierzą się, ale do zwarcia nie dojdzie. Likaony nie ociągają się z odejściem. To koczownicy bez określonego terytorium. Nor używają tylko suki, gdy się szczenią. Wypatrywałem ich w Parku Narodowym od dawna, bezskutecznie. Nazywają je tu również pstrymi wilkami. Ten gatunek tępiony przez człowieka jest na wymarciu. Pozostało zaledwie kilka w Atach na południu i wschodzie Afryki. Wystrzegają się ich nawet zebry. Likaony budzą postrach. W tym roku zebry zawitały tu tłumnie. Zapewne tam, skąd przybyły, jest jeszcze dotkliwsza susza. Pierwszy raz jestem świadkiem zmagań dwóch klaczy. Ogiery już nie muszą toczyć bojów o prymat. Klacze uwodzą je za pomocą śmiertelnie groźnych wierzgnięć i ugryzień. Mimo brutalności takich potyczek, stado zebr pozostaje zwarte i solidarne. W odróżnieniu od bawołów, tu pokonani podporządkowują się rywalom i zostają w rodzinie. Stado zebr schodzi nad wodę zaspokoić pragnienie. Oto najpiękniejsza chwila dnia i najbardziej niebezpieczna. Pora i miejsce zasadzek. Zebry i bawoły to ulubiony żer lwic. Jakby się tu umówiły, wiatr znów im sprzyja.
Lwice przekazują potomstwu tajniki sztuki łowów. W ten sposób szkolą się kolejne pokolenia drapieżników. Polowanie to matczyny obowiązek lwicy i czas nauki. Upolowana zdobycz jest prezentem dla lwiątek. Znam to stado. Gdy je pierwszy raz filmowałem, część lwic była jeszcze kocientami. One też zaczynają mnie rozpoznawać i aprobować moją obecność. Samce i samice lwów mogą do osiągnięcia dorosłości sycić głód tą samą zdobyczą, ale wyłącznie w kręgu rodziny. Wielkich lwich rodów jest tutaj coraz mniej. Najczęściej spotykam małe rodziny, które z braku świeżego mięsa muszą zadowolić się padliną. Lwica wie, że nie powinna się zbliżać, ale z lwiątkami ojciec zwykle się dzieli. Nie tym razem. Co dziwne, samiec nie ma najmniejszej ochoty dopuścić ich do stołu. To niezwykłe zachowanie. Lwica pozwala młodym na niesforność. Zadziorne, dzielne lwięta nie zamierzają zrezygnować ze swojego kawałka impali. Nawet za cenę paru ciosów pazurami. Zresztą nie pozostają ojcu dłużne. Lew ustępuje. Jego dzieci są wygłodniałe. Głodna jest także jedna z lwic. Lwiątka przetarły jej szlak. Spróbuje szczęścia. I umknie z łupem. W czasach niedostatku obowiązuje zasada każdy sobie. Nawet lwice się nie dzielą. Młode nie mają już siły walczyć. Są tak wynędzniałe, że obawiam się o ich los. Nasza rodzina słoni wciąż szuka pokarmu. Objadłszy liście, dobiera się do pni, kory, drewna baobabu, przesiąkniętego wodą nawet w porze suchej. Słonie są żarłoczne, a ich trąby wywęszą wilgoć w najmniejszych zakamarkach. Oto wielki paradoks. Słonie nie mogą żyć bez drzew, a niszczą wielkie połacie lasu, jakby prosząc się o nieszczęście. Stado, wchodząc coraz głębiej w zarośla, zagraża siedliskom innych gatunków, a przede wszystkim nietykalnemu sanktuarium, legowisku lwic. Widząc zawodników wagi ciężkiej, lwica przenosi potomstwo, by nie zostało stratowane.
Noworodki przez pierwsze 2 tygodnie są ślepe i zginą, jeśli matka się oddali. Lwica musi znaleźć bezpieczniejsze miejsce, niedostępne dla słoni. Mimo sympatii do tych olbrzymów, muszę przyznać, że są parkowymi szkodnikami. Ingerują w krajobraz, niszcząc bez ustanku zadrzewione obszary. Bezładnie powalone drzewa to pułapka dla innych zwierząt. Często odciętych przez nie od stada. Nawet kulejący słonik ma kłopoty z pokonaniem nierówności. Niedobrze z nim. Im jest większy, tym bardziej rana go upośledza. Trudno w to uwierzyć, ale niegdyś rósł tu gęsty, dziewiczy las. Dziś wygląda z góry jak rozsypane bierki. Przykry widok. I fatalny w skutkach, jeśli chodzi o los zwierząt zasiedlających park narodowy. Wylesianie przyspiesza i tak szybką erozję gleby. Ziemia wyprażona przez słońce nie zatrzyma wody, gdy nadejdzie pora deszczowa. W korycie wyschłej rzeki spiekota nie daje szans chorym, starym, najsłabszym. Dla bawołów woda to życie. One muszą pić codziennie. Potrzebują jej jeszcze bardziej niż inne zwierzęta. A tu nie ma już nawet kropli. Stado szuka dalej, lecz niektórzy nie mają już sił. Staremu bykowi pozostało niewiele życia. Jeżeli nie znajdzie wody, padnie. Ale jego towarzysz postanawia do tego nie dopuścić. Pierwszy raz jestem świadkiem takiej sceny. Do tego mam kamerę. To niemal braterstwo dwóch samców głęboko mnie porusza. W obliczu skrajnych warunków życia bawoły stają się solidarniejsze. Nadchodzi pora wyjazdu. Gniew miesza się we mnie z nieustającą fascynacją.
ten raj zmienił się tak szybko. Wydaje się tak bardzo zagrożony, że zastanawiam się, w jakim stanie ujrzę go następnym razem. Aktywności człowieka raczej tu nie zobaczymy, lecz jej skutki dostrzeżemy wszędzie wokół. To ona przesądzi o przyszłości tutejszej fauny. A więc? Czy słonie będą w stanie się rozmnażać w wystarczającej liczbie mimo kłusownictwa? Czy lwice znajdą dość pokarmu, by wyżywić rodzinę? A bawoły? Czy wystarczy im wody? Opawiany się nie martwię. One sobie zawsze poradzą. Jako uprzywilejowany obserwator tej ostatniej ostoi, pragnę, by mój film pomógł w zrozumieniu zagrożeń dla tutejszej dzikiej przyrody. Mimo rozsądku, z jakim te zwierzęta starają się dostosować, współistnieć i dzielić skąpymi zasobami, sytuacja jest dramatyczna. Same nie zdołają sprostać ludzkiej zachłanności, która coraz prędzej demoluje ich ekosystem. Musimy przyjść im z pomocą, chronić ten rajski ogród, robiąc przy tym jak najmniej hałasu.